szpitalnym wykonanie umowy, brak nadzoru wykonania tej umowy. Jedna i druga strona jest zobowiązana, czyli jedna strona się nie wywiązuje z zawartej umowy, a druga nie egzekwuje. Są odpowiednie działy w urzędzie i powinni się tym zająć. Ale jest też szef urzędu, który kieruje. Pani doktor, zobaczcie. Bardzo chętnie, z panią zawsze. Może dobrą receptą jest wrócić do dobrych, sprawdzonych sposobów. Jest Zakład Gospodarki Komunalnej, który zajmował się porządkiem w mieście i robił to, myślę, przez lata bardzo dobrze. Tylko może wzmocnić i przywrócić tą funkcję temu oddziałowi akurat należałoby. Rozwiązanie z CIS-em jest ok i myślę, że to jest dobra droga, żeby częściowo przynajmniej zlecać utrzymanie terenów zielonych w momencie, kiedy piętrzą się ewentualnie zakres prac. Spółdzielnia socjalna jak najbardziej też może w tym zakresie wspomagać, ale podstawowym zadaniem myślę, że tu jest to zadanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i tych struktur, które tam funkcjonują. To musi być nadzór na proszę Państwa, ja myślę, że troszeczkę trzeba to spróbować uporządkować, bo to, co powiedział Pan Burmistrz Marek, w chronologii się nijak, ponieważ tak, CIS istnieje od roku 2004, sobie szczęśliwie działał mimo przekształceń i zmiany w ustawie, został przekształcony, czy zadania zostały zlecone stowarzyszeniu czy fundacji, która sobie dalej ten CIS prowadziła i prowadzi. Kwestia powołania spółdzielni socjalnych czy spółdzielni osób prawnych to był jeden z kolejnych pomysłów na zagospodarowanie osób, które w CIS-ie są. I to jest jedna rzecz. Natomiast druga jest taka, jeżeli dość, może jest inaczej, nie całkiem może satysfakcjonująco, ale funkcjonujący system od lat spontania miasto przez własną spółkę, czy przez własny zakład budżetowy, czy przez zakład gospodarki komunalnej rozmontował tak w ten sposób, że wygrał pan inną drogę. A dzisiaj mówi pan nam wszystkim, że coś się nie udało, bo przetarg, to znaczy, że ta droga była absolutnie nieprzygotowana, ponieważ należałoby zrobić wszystko, żeby znaleźć taką formę prawną, która nie dopuszcza drogi przetargowej, która pozwala, żeby zostanie realizowane przez własne miasto. Dziękuję. No ja tutaj podzielam w pełni stanowisko koleżanki Bernadety i kolegi Jaromira, że powinien to wykonywać zakład budżetowy gminy, który sprawował się bardzo dobrze w tym zakresie. Nie mam tutaj więcej do dodania. W każdym razie stoję na stanowisku kolegów, którzy tu wcześniej to wspominali. A chciałbym zwrócić uwagę, że przede wszystkim za ten duży nieporządek sami w dużym stopniu odpowiadamy. Jak idziemy często do tych śmietnisk, które są wyznaczone na składanie odpadów, tam wszystko można znaleźć w biegu. Są miejsca do segregowania, nie stosuje się większości tego. Gdziekolwiek się znajdujemy, zobaczcie, czy pala, czy ktokolwiek wziął peta, skoczył, rzucił na chodnik, na tego. Skończyła się paczka papierosów rzucona na chodnik. Sami odpowiadamy w dużej mierze za ten bajzel, a również ludzie odpowiedzialni za wykonywanie powierzonych zadań powinni być bardziej odpowiedzialni. Nie tak, jak czasem dzieje się w naszym środowisku. Dziękuję. Proszę Państwa, będziemy zbierać. Ostatnie pytanie. Panie Marku, mogę na chwilę? A bardzo proszę. Ponieważ został poruszony tutaj wywołany do tablicy temat porządku w mieście, przepraszam wszystkich mieszkańców, że wtedy nazwałam to syfem, ale inaczej tego nazwać nie szło. Ponieważ pan burmistrz na jednej z konferencji sesji obiecał, że powie mi, ile kosztowało podatników utrzymywanie firmy, ile te firmy kasowały za porządki w mieście, których nie robiły. Pytam dlatego, ponieważ myślę, że może by można było jakąś spółdzielnię na przykład socjalną albo coś utworzyć, która dobrze jest, chce wiedzieć, ile pobierze po prostu pieniędzy za sprzątanie miasta, bo być może znajdzie się jakiś inwestor, który za połowę tej ceny podejmie się tego zadania. Czy pan burmistrz jest gotowy powiedzieć, ile płaci tej firmie, która nie sprzątała miasta? A co ma do rzeczy teraz?
Panie Burmistrzu, pan nie powinien się w ogóle tłumaczyć moje takie zdanie. Proszę Państwa, no właśnie taka sytuacja miała miejsce. W momencie, kiedy przeznaczaliśmy około 500 000 na sprzątanie miasta, pojawił się inwestor, czyli wykonawca, który zaproponował cenę niespełna 200 000. Zgodnie z przepisami musieliśmy wybrać najtańszą ofertę i stało się to, co się stało. Drodzy Państwo, to nie tylko ta sprawa. Obserwujemy w skali kraju inne rzeczy, które rozwijają się o przetargi. Ja Państwu przypomnę sprawę chociażby autostrad, tak? Także takie problemy niestety bywają. To nie jest tak, że gmina będzie funkcjonowała tylko idealnie. Gmina ma swoje problemy, gmina ma swoje potknięcia i od tego jesteśmy, aby te potknięcia i problemy na bieżąco rozwiązywać. Dziękuję bardzo. To może pan burmistrz powie, w jaki sposób na przykład mieszkańcy albo gdzie mają zgłaszać takie fakty, że jeżeli jest zielsko w mieście, jeżeli coś tam jest nie tak, jeżeli leży jakieś zwierzę padłe, leży tam... Panie burmistrzu, to po co zwracać się z tymi kudorami? Proszę Państwa, no do urzędu, do straży miejskiej, do radnej, wszystkie te podmioty są zobowiązane w należyty sposób reagować. Jest internet, przez który można przesłać, często Państwo korzystacie z tego. Nie trzeba wcale przychodzić na sesję i mówić o tym publicznie. Wystarczy kliknięcie myszką i załatwiamy sprawę od ręki. Zresztą sama miała Pani okazję się przekonać. I 4 lata czekają na odpowiedź? Bardzo proszę, proszę. Proszę powiedzieć, że kończy wypowiedź. Dziękuję. Proszę Państwa, ostatnie pytanie. Czekamy już 4 lata na priorytetowe rozwiązania. Chodzi mi głównie o gminę, ponieważ jestem mieszkańcem również w Szomoku. Chodzi o obwodnicę, bo wiadomo, że tutaj największy sprawia nam komunikacja. Cały czas burmistrz mówi, że mamy czekać kolejne 4 lata co najmniej do 2018 roku, bo nie da się tego załatwić. Mamy czekać na ulgi podatkowe, bo nie ma takich możliwości. Więc kiedy zaczną się konkretne działania? To są tylko koncepcje i plany. Pan starosta z tego, co słyszę, chce działać od razu. Proponuje chociaż od razu, że się nie mogą. To jest jakieś rozwiązanie komunikacyjne. A nie, a pani? Pytam się jako mieszkaniec. Słyszę tutaj konkretne. Dziękuję. No nie też o to pani wybrać. Chodzi o kolejny prac. Już pan redaktor. Proszę Państwa, no te sprawy były poruszane i z pewnością nie trzeba ich powtarzać. Ja myślę, że byłoby dużo łatwiej, gdyby wszyscy nasi obywatele wywiązywali się należycie ze swoich obowiązków. Mam tu na myśli obowiązki płatnicze pani Izabelo. Dziękuję. Każdy z naszych uczestników ma prawo zadać pytanie do komunikatora. Oczywiście dotyczy to także osób reprezentujących samorząd powiatowy. Zaczynamy od pana Stanisława Góry. Ja mam pytanie dla kandydata na burmistrza Korkę Włodzimierza i aktualnego burmistrza. Co z tym zadłużeniem publicznym? Informacja wypłynęła, że jest blisko 50% zadłużenia publicznego. Jak wygląda to zadłużenie w perspektywie pana burmistrza kadencji? Czy ono wzrosło rzeczywiście, czy ono zeszło temu? Dziękuję. Panie burmistrzu, co z zadłużeniem? Proszę Państwa, ja już częściowo o tym mówiłem. Tak jak powiedziałem, w 2010 roku gmina była zadłużona na poziomie 44%. To zadłużenie z biegiem lat, czyli 2011, 12, 13, minimalnie rosło, ponieważ był to warunek tego, że będziemy inwestować zwyczajowe 10 milionów. Bo mogliśmy zrobić tak, uciąć wszystkie inwestycje z
spłacić zadłużenia, ale przez te kilka lat nie stałoby się w gminie nic. Dlatego wspólnie z Radą ustaliliśmy, że proces wychodzenia z tego kryzysu ma być płynny i najmniej szkodliwy i uciążliwy dla mieszkańców. W związku z tym utrzymaliśmy 10-milionowe inwestycje co roku. Żeby to zrobić, musieliśmy pobierać nowe kredyty, ale w taki sposób, że w 2014 roku diametralnie zadłużenie spadło. I rzeczywiście, w 2013 roku zadłużenie było na poziomie 47%, ale na półrocze tego roku wynosiło już 36%, natomiast na chwilę obecną 34%. Ponieważ w tym roku w gminie pojawiły się kolejne dodatkowe pieniądze, o których nie mówiliśmy, to zadłużenie prawdopodobnie do końca roku jeszcze bardziej spadnie i skoro dzisiaj mamy je na poziomie sprzed 11 lat, to myślę, że będzie jeszcze mniejsze. Dziękuję. Ja też wybiorę adresata pytania, tak jak pan Stanisław. Panie burmistrzu, koszt kredytu łącznie za sprzedaż miejskiej pływalni, miejskiej spółce przez miasto wynosi 12 800 000 złotych. Ten kredyt będziemy spłacać przez 20, no nie my, ale my, przez 20 lat. Nie mylę się? Jest to na rok przez 20 lat 640 000 i nadal poruszamy się w poziomie tak zwanych dużych tych, więc pewnie nie każdy to obejmuje, tak? Uważam, że trzeba troszeczkę to uprościć. Więc jeżeli przyjmiemy założenie, że nasza pływalnia jest czynna przez cały rok, przez 15 godzin, tak jak jest, od godziny 7 rano do 22 i normalny bilet kosztuje 10 zł dzisiaj, to znaczy, że co godzinę przez 20 lat, każdej godziny przez 20 lat, przez okrągły rok, 10 klientów pływalni zostawia swoje pieniądze za kredyt wyłącznie na spłatę kredytu. Wyłącznie. I teraz moje pytanie jest następujące. Czy to było najkorzystniejsze rozwiązanie? Jeżeli tak, to jakie inne rozwiązania, jakie inne instrumenty finansowe brał pan pod uwagę, będąc współodpowiedzialny za te decyzje? Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, nie da się na to pytanie odpowiedzieć w przeciągu 2, 3 ani 30 minut, ale powiem tak. Dzięki temu, że pływalnia została zakupiona przez spółkę, która w 100%, zaznaczam, w 100% jest własnością naszej gminy, to dzisiaj zamiast jednej klasy bezpłatnej nauki pływania mamy 3 plus 2 grupy wyczynowe, które mogą funkcjonować. Koszt utrzymania tej pływalni w rękach spółdzielczych, w rękach spółki, która zarządza wodą i ściekami, z pewnością jest dużo bardziej efektywny.